Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z Batim. Cześć. No i 1-4. Możesz zrobić tak jak w garażach. Nie, 2-4-1-3. 2-4-1-3. Dobrze. Wy napiszcie widzowie hashtag Ursus, a wam szybne serduszko. I dzisiaj oczywiście wielkie maszyny, ale też nie o to w tym wszystkim chodzi. Pytanie, dlaczego ona sama się z siebie przestawiła. Ty bierzesz tak, ja to chciałem ten odcinek troszeczkę inaczej, Mati, poprowadzić, nie wiem czy wiesz. Ale to w fazie końcowej, na razie robimy tak jak jest. Czyli czekaj, co ty wziąłeś tutaj? 2 i co? 2 i 4. No to ja biorę 1 i 3. Bo tylko nie wyrzucaj żadnych maszyn, bo późniejszy etap odcinka widzowie tego będzie skomplikowany. Mamy tutaj ciągniki o bardzo różnym zakresie mocy. Od Ursusa C430, bo tutaj widzę 1634, Big Buddha w ogóle, dwa jakieś John Deere, 3 John Deere w ogóle w dzisiejszym zestawieniu nawet są. Także będzie naprawdę różnie i zobaczymy do jakiego etapu 30 dojdzie. Myślisz, że 30 ile punktów zdobędzie w dzisiejszym odcinku? Nie wiem, teraz lepiej mi powiedz jak bardzo ona jest przerobiona, bo jeśli jest pod, czytaj, dużych traktorach, to musi być. Znaczy wiesz co, ja teraz nie myślę właśnie o wygrywaniu samym przeciąganiu, tylko chodzi mi o to, że na przykład jeżeli później zrobimy tak jak ja mówiłem, zaczniemy od Ursusa, później po kolei mocowo i do którego ciągnika dojdzie, to myślisz, że ile razy może wygrać? No myślę, że tak. Jops, dobra, ja powiem na oko 3. No nie wiem. Dobra. Jak nie wiesz, to nie wiesz. 3, 2, 1, start. Fajnie się jechało. Dobra. 1-0, fajnie się jechało. Nie wiem jakim cudem ty trafiłeś ogólnie tak, że trafiłeś takiego bydlaka na gąsienicach i trafiłeś, akurat 30 ominąłeś i trafiłeś takiego, no to nie jest jakieś bydle, no ale na pewno większe widzowie niż 30. Ale to nie ma szans, że to nie jest, to musi być, musiałeś to jakoś zrobić tak, żeby to przeciągnęło jakikolwiek. O kurde, pomóż! Pomóż! Nie mogę jej zatrzymać! Nie mogę jej zatrzymać! Co się dzieje z kołami? Co się dzieje z kołami? Ja pierdzie! Widzowie! Dobra! Czekaj, dobra! Zgasiłem ją! Dobra, powolutku, podczepiaj to do tego. Wiesz, do New Hollanda. O Boże, mi się gorąco zrobiło, widzowie, od tego śmiechu. No ale to może przez to, że jeszcze chory jestem. Ale kurde, no ona jest przerobiona i to mocno. Ja wam coś, widzowie, pokażę, póki Mati tego nie widzi. Nie wiem ile ona ma koni, żeby, bo tutaj jest wpisane niby 2000, ale nie mam pojęcia. 57 ton, ale jeżeli wchodzicie sobie do farminga, normalnie do sklepu, to ona ma tych ton 107. Nie wiem czemu. Masz opcję? Nie. Była. U mnie nie. Nie ma? To czekaj, to ja kliknę, nie klikaj nic. O. To ona miała, widzowie, po prostu, znaczy no miała, ma 107 ton. Jeżeli chodzi o wagę Ursusa, podczepiaj. Ile może jest ciężarówka na przykład? Zależy czy jedzie przeładowana czy nie. No tak, naładowana cała. No to i tak tyle nie będzie miała. Czekaj. A nie, to nie, to nie, to poustawiałem, bo jeszcze chcę, widzowie, sobie włączyć ten. Ręczną. Widzisz, co stało? A ona do tyłu cię tak pcha. Wezmę neutral, wezmę sobie sekwencję na jedynkę i teraz możemy lecieć się przeciągać. Te koła nie wytrzymują obciążenia 107 ton, no. Jak ona miała wtedy 20 coś. Poczekaj, te koła w ogóle się pozapadały. Kurde bela, czekaj, ciebie wyrównam. Bo slina jakaś strasznie długa. Dobra, gotowy? No. 3, 2, 1, start. No coś tam obciążenia czuje ten Ursus, bo jeden na go dzinę. Nie, ale nie, rusza nie, dalej, to rusza to dalej, to bez to sensu, to bez sensu, wygrana Ursusa. Odczepiaj. 1-1, widzowie. Ja sobie wezmę ten neutralny bieg, żeby ona nic nie odwaliła zaraz, żeby tutaj sama sobie na przykład nie jechała. Tak jak wcześniej. Dobra, dajemy tutaj zwycięzców. A, bo ty dajesz i przegranych zwycięzców w jedną stronę. Tutaj damy sobie New Hollanda. Jak tutaj trafiłeś? Co tutaj miałeś? 1 i 3. Aha.
Może wytłumaczysz widzom, jakim cudem? No w garażach nie trafiłem, to chociaż tu się udało. Ale jakbyś się podmienił na to, co ja miałem propozycję w garażach, to by też dobrze było, bo byś miał wszystko chyba najgorsze, a wszystko co najlepsze. No nie, tutaj to nawet nie ma porównania, jeżeli chodzi o te ciągniki. Macie 301 koni kontra... To ja nie wiem. To wychodzisz z gry, z odcinka, dobra widzowie. 3, 2, 1, start. Nie, no to jest różnica jaka mocy, to jest chyba dwukrotność tak naprawdę. Ja w miejscu, jak ty gazu nie dajesz, nie mogę cię przeciągnąć. A ty mówisz o jakimś tym przeciąganiu. Dobra, 2-1 jest dla ciebie, jakby nie patrzeć. Ten jest przegrany, czyli dajemy go tutaj. No i dziwnym trafem, znowu trafiłeś jakiegoś bydlaka, Big Buddha, a ja trafiłem dziwnym trafem Ursusa 1634. Ej, bo to jest ten przerobiony do garaży. Co? No, on 244 może jechać. A bo my nie mamy zwykłej wersji. Ja nie zwróciłem na to uwagi. Ja pierdzielę, to jak on ma to torkułę przerobione, to... On ma wiesz ile mocy? Ile? Ile on ma standardowo wpisane? Dwa koła. A on nie wiem, czy nie ma oryginalnie 1100. Ej, bo ja na ten, ja na... ten, jak... ja na wstecznym mogę jechać do przodu. Tak? No. Dobra, na czekaj. Jeden mam i mogę do przodu jechać. Dobra, weź sobie z jedynkę ustaw. Już mam. 3, 2, 1, start. O kurde, nie, co robisz? Widzowie, to jest tragedia, to jak, ja zapomniałem, że mamy tylko i wyłącznie przerobionego Big Buddha, bo się zapomniało o tym. Co on leci? Hamulcuj tym, powoli już. Jak nie wyhamulcujesz, to będzie dopiero lipa. No i dobra. Ja chcę tu nie stanąć, tylko tak niezbyt pomijam. Dobra, powiedz mi, ile jest, jaki jest wynik. I tak wygrałeś odcinek. Bo ja wygrałem tylko 30, 3-1. No to i tak robimy już teraz ten etap odcinka, który ja chciałem. Czyli tak, liczy. Znaczy to jest na koniec, bo Big Buddha jest najmocniejszy. Na razie dawaj Ursus kontra Ursus. Dobra. I widzę, że będziemy liczyć punkty. Wolisz 30, czy... Koła chodzą przód, tył, to patrz. No bo wiesz co, one nie umieją w miejscu usiedzieć, a DHD mają. Dobra, dawaj. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego ja biegu nie mogę wrzucić. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego ja klikam w i nawet koła się nie kręcą. O, działa. Ej, bo ja w klikam i mi koła się nie kręcą. Pokaż. O. Neutrala miałeś wsadzonego. Nie, miałem jedynkę, tylko teraz zaczęło działać, jak zmieniłem na dwójkę i z powrotem na jedynkę. Czekaj. Podpinaj. Czekaj. Dobra, zobacz. Widzisz, jest różnica, dobrze gadaliśmy. Masz zaczep dolny i zaczep górny w 30. 3, 2, 1, start. Jakim cudem ta 16 jest oporem dla niej? Jakim cudem? Przecież przed odcinkiem testowaliśmy tą 30 z jednym z największych ciągników w tej grze. I na pusto nie mógł jej przeciągnąć tej 30. A tu Ursus 1634 jest oporem. Dobra, w każdym bądź razie 1-0 dla Ursusa C330 mordy. Chcesz, to możesz go wywalić w kosmos, jak działa. Nie, on rzucania. Zobaczmy. Oczywiście, że nie. Nie ma? Nie. Dobra, co jest następne w kolejce? Bo te bydlaki na pewno muszą poczekać. Chyba... Powiem ci, że chyba z doświadczenia powiem, że ten ciągnik. 269, tak, czyli New Holland. No to tak naprawdę... Czekaj, my to robiliśmy? Ja już się pogubiłem, nie wiem. Właśnie, a to... To New Holland już przecież ten, z 30 już. No to dawaj rewanż. No ale ja mam przegra, dawaj John Deere od razu. Dobra, od razu? No to co, no, zaliczamy no, tak jakby 2-0 zaliczamy do 30. Tak.
Ale nie, Masej jest pierwszy. Masej ma 288, wiesz? A to ma 301 koni. Także te różnice jakie ta, jako tako, ta, jak... Jakie tak... Dobra, jako takowe są. Podczepią. Odpalam, widzowie, bestie. Aha, to jest automat, to będzie ciężej. Czekaj, bo cię muszę wyrównać. Dobra. Gotowy? A w ogóle wiesz, że ten największy John Deere to on nawet automatu nie ma? On ma od ileś tam biegów bardzo dużo, chyba. Dobra, 3, 2, 1, start. No tak, ale z Ursusem to ledwo dała radę. Tak, z Ursusem 16:34, 30 ledwo dała radę, a z Masejem Fergusonem takim wielkim daje sobie radę, po prostu on tak go przeciąga, że tamto nie ma... Nie, ta logika farminga to nawet jak się poulepsza, co niektóre te mody, widzowie, to one te wartości mają, co niektóre tak powpisywane przez autorów, że myślę, że nie jest to realna moc. Sorry za kaszlnięcie, ale widzowie, już gardło odmawia posłuszeństwa. Dobra, czekaj, ja mam to z kabiny. Dobra, podczepianie, bo to jest wygodniejsze do takich o akcji. No i dobra, odpalam ciapka tak zwanego. Jedyneczka zarzucona, John Deere, jaki to jest, żeby tam powiedzieć dla widza? 6R 250, ale ma 301 koni. 3, 2, 1, start. No i już nie zgadłem na początku, bo 30 już ma 4 punkty. No i dobra, więcej nie zdobędzie. No dobra, ale teraz już takie bydlaki naprawdę totalne zostały, także widzowie, myślę, że na 4 punktach to się może skończyć, tak szczerze. Teraz tak, powiedz mi, czy tamten, czy ten, one mają najwięcej mocy. Ten ma 670, a ten ile ma? Czekaj. Oj. 628, dobrze mówisz. Do tego nie da się podpiąć. A, no bo on wygląda na takiego, takiego mocniejszego. No. A mogłem? Dobra. Ja mogłem. Dobra. Ale tu też musi się dać podczepić, jeżeli tu się da. Czekaj, muszę odpalić. Koła się rwą do wyścigu. 3, 2, 1, start. Nie. Nie. No jest dobrze, powiem ci, jest dobrze. Ja mogę ją zrobić i na 200 ton tak naprawdę, widzowie, i na nie wiem ile mocy. Bo to jest chyba na wartości teraz w ogóle 2000, coś mi się wydaje. Tylko czy ona z Big Budem by wygrała? Dobra, no ja cię przeciągnąłem dalej, no nie? Odpinaj, bo to nie ma sensu, już wygrałeś. Na 100%? No tak, no nie... Nie było to takie, nie było takie przeciągnięcie, widzowie, jakieś bardzo duże, ale no, no różnica była. Jak gdzieś o stąd startowałem. No, to cię przeciągnęło dosyć sporo. Także 620 koni dla 30 nie, to jest mało. Nie, może być. No przecież nie, to już taki wielki to nie może być. Różnica tutaj mocowa to jest po pierwsze, a różnica... On ma 25 ton, a ten? 24,2, no to może nie masz takiej dużej różnicy tonowej, ale... No przecież jak ten może mieć tylko niecałą tonę więcej? Przecież patrz, jaka to jest różnica. No ale tak jest napisane, przecież to są oryginalne od twórców gry. To chyba oni by sobie nie dodawali tych wartości nierealnych. Oj, stój, czekaj, mój błąd. Daj do tyłu, czy do przodu. Dobra, nie zwaliła się linka? Nie. 3, 2, 1, start. No dobra, już myślałem przez chwilę. No nie, to już jest za duże obciążenie, jednak 670 koni to jest za wiele. No to jeszcze z Big Budem na sam koniec. Żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało, ale widzowie... Całą mapę. Raczej to jak ty ruszysz, to będzie zaraz, ja będę miał taki gwałtowny ten. Tylko do tyłu. W ogóle jak to wygląda, Big Bud kontra Ursus 430? Tak, no jakbyś tak pociągnął. Z takich 30 to by się tu ze 4 w tym Big Budzie zmieściło co najmniej. O, jak nie więcej. 3, 2, 1, start. No nie, to już jest, widzowie. Wyższy bieg i to całą już jest, mapę teraz, całą mapę. To już jest za duży poziom. Kasze z 30, patrz. To się jakoś nie rozpędzasz. Poczekaj, spoko.
On zwalnia bardziej niż się rozpędza, co jest? Czego? No co, z 50-30 już. No bo masz te pociągnięcia takie, widzisz? A bo ty odpiąłeś. Przez przypadek, bo ja... X kliknąłem, a nie Q i dlatego. Dobra widzowie, w dzisiejszym ale odcinku poleciał. To było na tyle. Ja już tej 30 nie będę przerabiał, trzeciego odcinka z tym nie będziemy robić. Będziemy robić przeciągania na normalnych, najprawdopodobniej wartościach. Ja lecę odpoczywać z tym gardłem i na razie. Cześć.